trzeba się pożegnać. Minęły 3 lata, odkąd wstąpiliśmy w mur tej szkoły. 3 lata, podczas których stawaliśmy się dojrzalsi, starsi. Dziś nadeszła pora rozstania z nauczycielami, przyjaciółmi i bezbrzeźnymi chwilami, które pozostaną na zawsze w naszych sercach. Każdy z nas pozostawił w tej szkole cząstkę siebie. Tu bowiem przeżywaliśmy nasze pierwsze sukcesy i gorycz pierwszych porażek. Tu zawiązały się przyjaźnie, które pragniemy pielęgnować jak najpiękniejszy kwiat. Tu przeżywaliśmy chwile, o których nie chcemy zapomnieć. Pożegnanie to czas rozważań i refleksji. Smutny, ale o wiele wnoszący w życie każdego człowieka. Gorzki, ale nieunikniony. Czy nie tylko smutek i gorycz przepełniają nasze serca? Nie. Towarzyszy im radość. Radość, bo mogliśmy stanowić cząstkę tej szkoły. Bo poznaliśmy wyjątkowych ludzi, bo doceniano nas i wysłuchano. Bo pokazano nam właściwą drogę życia. Nauczono, jak bezpiecznie pokonywać ich wyboje i nieoznakowane zakręty. Jest taka anegdotka o uczniu, który przyszedł do mistrza i prosił: czy mógłbyś udzielić mi swojej mądrości? Czy mógłbyś powiedzieć mi coś, co przeprowadzi mnie przez życie? Ponieważ był to dzień, w którym mistrz zachował milczenie, podał jedynie uczniowi kartkę papieru. Napisane na niej było: świadomość. Kiedy uczeń to zobaczył, powiedział: to zbyt mało, czy mógłbyś przekazać mi coś więcej? Mistrz wziął kartkę z powrotem i napisał: świadomość, świadomość, świadomość. Uczeń na to: dobrze, ale co to znaczy? Mistrz znowu odebrał kartkę i napisał: świadomość, świadomość, świadomość oznacza świadomość. Dobry człowiek znalazł się jako orła. Zabrał je i włożył do gniazda kurzego w zagrodzie. Orzełek wyłonił się ze stadem kurcząt i wyrósł wraz z nimi. Orzeł przez całe życie zachowywał się jak kury z podwórka, myśląc, że jest podwórkowym kokutem. Drapał w ziemi, szukając gwizd i robaków. Piał i ptakał. Potrafił nawet trzepować skrzydłami i fruwać kilka metrów w powietrzu. No bo przecież czyż nie tak właśnie fruwają kokuty? Minęły lata i orzeł zestarzał się. Pewnego dnia zauważył wysoko nad sobą na czystym niebie wspaniałego ptaka. Płynął elegancko i majestycznie wśród prądów powietrza, ledwo poruszając potężnymi złocistymi skrzydłami. Stary orzeł patrzył w górę oszołomiony. Co to jest? Zapytał kurę stojącą obok. To jest orzeł, król ptaków, odrzekła kura. Ale nie myśl o tym. Ty i ja jesteśmy inni niż on. Tak więc orzeł więcej o tym nie myślał i umarł, wierząc, że jest podwórkę w zagrodzie. To prawda, tak. Nie wyrosły z nas orły, a to wy, drodzy nauczyciele. Nauczyliście nas wnikliwie obserwować świat i samych siebie, nie poddawać się i zawsze mieć nadzieję. To wy pokazaliście nam, że jesteśmy lepsi, niż sami wiemy o tym.
Cofnijmy się do tamtych szkolnych lat. Wspominamy, jak to w naszej szkole było. Na wagali się chodziło. Wielu było ananasów, co skończyło trzecią klasę. Inni słabo osiągnęli. Wszyscy nauczycieli wspominają, łezkę w oku odzierają. Tak to były dobre czasy, urodzaj nam ananasy. W szkole z pasją oddawaliśmy się psychologii, z nauk, które najlepiej idą ku głowów naszym uczniom. Zajmiemy się dziś psychologią. Psychologiem bywa prawie każdy uczeń, mały i duży, zdolny i niezdolny. Jak sama nazwa wskazuje, psycholog to taki, co spycha. Kto opanuje ten przedmiot, ten życie sobie uprości. Studia psychologiczne zaznaczyć należy we wczesnej młodości. Najlepiej jeszcze w dzieciństwie, u taty albo u mamy, by potem w szkole być mistrzem w dziedzinie spychania. A oto krótki spis tych rzeczy, które w szkole na innych spychamy. Przede wszystkim naukę. Naukę w każdej postaci. Kiedy ją na kogoś zepchniemy, w szkole jakoś leci. Czytanie lektur spychamy przeważnie na mamę, bo szybko czyta, piątkę za nią dostanie. Pisanie wypracowań to zadanie babuni, bo ma życiowe doświadczenie i pomoże w uczuniu. Rozwiązywanie zadań z jedną i wieloma niewiadomymi polecamy tatusiom, by poczuli się docenionymi. Następną rzecz wymarzoną wprost do spychania jest sprawa podejmowania decyzji. Dobry spycholog nie trudzi się, nie zdycha, on po prostu spycha. I teraz nie może poprosić pani Gosię o polskiego na chwilę. Ponieważ pan uczeń ma serce, ja chcę kontemplować. To wie pan, ja wiem, co to znaczy, ale może pani minę wytłumaczyła. Kontemplować. Rozmyślać, zastanawiać się nad czymś. Dziękuję bardzo pani Misia. Teraz uczennica lubiąca kontemplować. W czasie wieloletniej edukacji odkryłam, że szkoła to ulubione miejsce kontemplacji. Niejedno uczyłam się w gimnazjum roczek i często rzucam się w oczy ten widoczek. Grupa uczniów pracuje, a reszta kontempluje. Ile na niebie jest obłoczków? Ile z głosów Marii się może zrobić od loczków? Co w domu będzie na drugie danie? Jak to się dzieje, że wychodzi po ścianie? Kto na ławce wyciął serce i podpisał ubijające? Dlaczego tablica jest zielona, a mariola ciągle rozmarzona? Dlaczego ogórek nie śpiewa? To o żadnej porze, przecież poeta pisał, że z pewnością może. Nie będę ciągnęła dalej, bo z tego już wynika, że taki zespół kontemplacyjny to szkolna specyfika. Ach, cudne kontemplacje. Na waszą cześć uczniowie piszą wspaniałe oracje. Szkolę naszą edukację prosiło się wielu znakomitych pedagogów, za co jesteśmy im wdzięczni, najmilej wspominamy. Nauczycieli by rozumiały, gdyby dewiza brzmiała: błądzić jest rzeczą ludzką. Nauczycieli humanistów ze stoickim spokojem głoszący: sprawdziłem wasze klasówki i cóż, człowiekiem jestem i nic o ludzkie nie jest ujące. Nauczycieli lubiących eksperymenty, którzy z pasją odbiorcy pytali: zobaczymy, co się stanie, jeżeli wezmę cię do odpowiedzi. Nauczycieli konferencjerów, szukających talentów, którzy z wiarą mówili: dobrze się zapowiadasz. Nauczycieli daltonistów, którzy w czasie wykładów zadowolenie stwierdzali: to jasne jak czarne na białe. Nauczycieli kmiciców, machających piórem i skrzydełką. Ich ulubionym cięciem było powiedzenie: kończ maść, wstydu sobie oszczędź. Nauczycieli piekarzy,
że jako wybitni fachowcy w tej dziedzinie jednoznacznie stwierdzali, z tej mąki chleba nie będzie. Nauczyli rockmanów, głośno śpiewających, dostaniesz mniej niż zero. Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest. Nie przez to, co ma, lecz przez to, czym się dzieli z innymi. Te słowa Jana Pawła II niechaj będą wyrazem uznania dla was, drodzy pedagodzy. Dzieliście się z nami swoją wiedzą, z uporem i oddaniem kształciliście nasze umiejętności. Udzieliście nam wytrwałości, dodawaliście odwagi, zachęcaliście do działania. Dziękujemy. Szanownej dyrekcji, Panie Dyrektorze, dziękujemy za wielkie wsparcie i okazywaną pomoc.
również w tych trudnych dla nas sytuacjach. Dziękujemy za interesujące lekcje z Panem i motywację do nauki. Pani dyrektor, która mimo że sprawuje opiekę nad młodszymi uczniami naszej szkoły, zawsze służyła pomocą i dobrą radą. Za zaangażowanie i opiekę nad naszą klasą. Szanownej Pani dyrektor, za wspieranie nas w trudnych sytuacjach. Dziękujemy za dostarczanie gazetek dla naszej klasy oraz za to, że nie bała się, kiedy czasem zbyt długo przetrzymywaliśmy lektury lub gdy zdarzyło nam się zdjąć lub. Pani od języka polskiego za okazanie piękna poezji. Odnajdywanie sensu w rzeczach pozornie bezsensownych za lekcje gramatyki, podczas których zrozumieliśmy potrzebę dbałości o poprawność naszego języka, za uśmiech dla każdego i pomocną dłoń w trudnych dla nas sytuacjach. Nauczyciele matematyki za staranność, jaką tłumaczyli wzory i zadania, za pomoc w rozwiązywaniu nie tylko matematycznych problemów. Księdzu za lekcje religii, podczas których poznawaliśmy istotę życia i śmierci, za wskazówki i rady, jakie przydatne w naszym życiu, za pomoc, na którą zawsze mogliśmy liczyć. Pani od biologii, za ukazanie bogactwa przyrody w otaczającym nas świecie, ciekawe lekcje w ekologii i genetyki, za wspieranie w trudnych chwilach, za zrozumienie i cierpliwość. Oj, tak, tak. Panie Twojego, za wyczerpujące lekcje wychowania fizycznego, których efekty widać gołym okiem, za emocje doświadczone podczas zawodu, za dobre serce i okazywane nam sympatię. Pani od sztuki, za ukazanie nam piękna muzyki i przybliżenie najwybitniejszych postaci świata sztuki, za możliwość rozwijania naszych zdolności artystycznych, a także za pomoc, której nigdy nam nie odmówiła. Pani od chemii, za ogromną cierpliwość i wielkie zaangażowanie podczas prowadzenia lekcji i wyjaśnienie nam zasad rządzących reakcjami chemicznymi. Pani od historii, za wszystkie bitwy i wojny, porażki i zwycięstwa, w których ta ciekawie opowiadała, a nieprzerwana walka o kształcenie naszych postaw i charakterów, za zagrzewanie do działania i dobrość na stanie nam okazywano. Pan od fizyki, za wiadomość i za elektrostatyki i zadania z prądem elektrycznym, za ciągłe mobilizowanie nas do nauki i pracy, za uświadamianie, że tylko systematyczną pracą możemy coś przed siebie osiągnąć. Pan od geografii, za wyczerpujące informacje o najdalszych zakątkach świata, za góry i doliny, lądy i wody, za uśmiech i oddanie, jakie towarzyszyły wędrówkom. Pan od informatyki, za to, że obsługa komputera już nas nie przeraża, a umiejętność korzystania ze skanera ułatwia nam życie. Za lekcje, podczas których mogliśmy podzielić się naszymi spostrzeżeniami, wyjaśnić wątpliwości i uzyskać odpowiedzi na nurtujące nas pytania. Pani od języka rosyjskiego za to, że mogliśmy uczyć się tego języka i za wsparcie każdego dnia. Nie zapomnijmy o pani pedagog, która pomagała nam rozwiązać nasze codzienne i niecodzienne problemy. Wyjaśniała nierzadko okrutne prawa wiążące światem i wciąż pokonywała nas, by wierzyć w siebie i nigdy nie poddawać się przeciwnościom losu. Gorące podziękowania pragniemy złożyć powstałym pracownikom naszego gimnazjum. Kochanej pani sekretarce i na lepszym świecie panią sprzedaczką. Są dziś z nami także ci nauczyciele, którzy choć nie do końca byli z nami. To przyznać należy i znieść niemały wkład w rozwój naszej osobowości, prowadząc nas poza miłościach i zakrętach życia. Dziękujemy im z całego serca i życzymy, by słońce oświecało ich pracę, trud i wysiłek, a życie było wędrówką wśród sadu pachnącego czereśniami, gdzie człowiek dzwoni swe cudowne pieśni. Szanowna dyrekcjo, drodzy nauczyciele i wychowawcy, koledzy i koleżanki, zebraliśmy się tu dziś po raz ostatni, aby w sposób uroczysty pożegnać się ze szkołą, która przez 3 lata była naszym drugim domem. Dla nas wszystkich jest to bardzo trudny moment. Musimy rozstać się z nauczycielami, których polubiliśmy. Których polubiliśmy oraz znajomymi z klasy, którzy minali nam drugie godziny spędzone w szkole. Zapewne każdy z Was
drodzy uczniowie, pamiętam, jak po raz pierwszy przekraczał próg gimnazjum. Każdy miał pewne obawy. Niektórzy martwili się, że dadzą sobie radę z nadłogiem wiedzy, którą będą musieli przyswoić. Niektórzy zaś zostaną mile przyjęci wśród nowych kolegów i koleżanek. Nie zdawaliśmy sobie jednak sprawy, że te 3 lata, które spędzimy w owej szkole, miną tak szybko i bezpowrotnie. Już od pierwszych chwil spędzonych na lekcjach można było poczuć, jak wielki wpływ na naszą chęć osiągania sukcesu w nauce ma atmosfera panująca w szkole. Na każdym kroku wybici nauczyciele, którzy całym sercem starali się, aby mądrość, którą nam przekazują, pobudziła nasz głód wiedzy oraz chęć doskonalenia się w wielu dziedzinach nauki. To właśnie dzięki takim nauczycielom dziś możemy powiedzieć, że jesteśmy dumni z naszej szkoły oraz wiedzą, którą dzięki ich wysiłkowi posiadamy. Przez te 3 lata przeżywaliśmy wiele przygodów, wspaniałych, wesołych chwil, których nie zapomnimy do końca życia, ale również upadków, o których rzadko kto lubi mówić. To właśnie w tej szkole poznaliśmy wielu przyjaciół, z którymi będziemy utrzymywać kontakt przez długie lata oraz nauczyliśmy się samodzielności, odpowiedzialności i ponoszenia konsekwencji. Zaskoczymy po wakacjach 1 września przekroczymy próg nowej szkoły. Na nowo powrócą obawy, po raz kolejny zaczniemy wszystko od nowa. Poznamy nowych nauczycieli, znajomych oraz stawimy czoła nowym, zapewne większym niż dotychczas wyzwaniom. Mam nadzieję, że mimo tego wszystkiego nie zapomnimy 3 jakby wspaniałych lat spędzonych w gimnazjum, starych znajomych oraz wspaniałych nauczycieli. Na zakończenie chciałbym w imieniu własnym i rówieśników serdecznie podziękować za cały trud i serce włożone w naszą edukację, za dobrą radę w sytuacjach bez wyjścia oraz wsparcie w trudnych chwilach, całemu gronu pedagogicznemu, wychowawcom, do dyrekcji i wam koleżanki i koledzy za wspólnie spędzone chwile. Bardzo dziękuję za uwagę i życzę dalszych sukcesów.